Teraz głos zabiorą wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oraz posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Schering-Wielgus. Mój tata był całe życie budowlańcem. Po ukończeniu SGGW pracował całe życie w kombinacie budownictwa miejskiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam do tej sfery wielki sentyment. Tak sobie kiedyś pomyślałem, że jeżeli lewica, która dała Polsce konstytucję, potem lewica, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, spróbowałaby rozwiązać problem mieszkalnictwa w Polsce, to byłoby to spełnienie mojego olbrzymiego marzenia, mojego taty marzenia na pewno. Proszę Państwa, brakuje w tej chwili w Polsce 1 miliona mieszkań na rynku pierwotnym i 1 miliona mieszkań na rynku wtórnym. 60% Polaków w wieku między 25 a 29 rokiem życia mieszka z rodzicami. Czy wiecie Państwo, że w Danii to są 4%, w Szwecji 9%, a w Niemczech 18%. W Polsce 60% młodych Polaków mieszka z rodzicami. 60% Polaków jest stać na kredyt. Tak nawiasem, przy tej inflacji, przy tej polityce rządu, ile osób będzie stać na to, żeby ten kredyt spłacić? Coraz gorzej w tej sprawie jest. Okazuje się, że rynek nie rozwiązał problemu. W tamtym roku wybudowano 220 tysięcy mieszkań. Ale pytanie jest takie, czy na te mieszkania stać jest ludzi młodych? Czy na te mieszkania stać jest ludzi, którzy zarabiają tyle, ile w tej chwili mogą zarobić przy tej inflacji i przy tym systemie? Szanowni Państwo, Włodek bardzo dobrze zaczął, powiedział: mieszkanie prawem i nie towarem. My dzisiaj stoimy na 5. piętrze wspaniałego mieszkania na wynajem w centrum Włocławka. I mówimy do Państwa o mieszkaniach. Dlaczego? Dlatego, że mieszkanie to nie jest tylko budynek i dach. Mieszkanie to coś więcej. I myślę, że każdy i każda z nas bardzo dobrze to odczuli w czasie pandemii. Pamiętacie, jak w czasie pandemii powiedzieli nam: zostań w domu. Zostań w domu, okej, jeżeli masz balkon, możesz wyjść na świeże powietrze i powdychać tego powietrza. Jeżeli masz ogród, to idziesz sobie do ogrodu i też jest fajnie. Ale są ludzie, są tacy obywatele i obywatelki, którzy nie mają takich luksusów. W XXI wieku bardzo często się zdarza tak, że mieszkanie nie ma nawet łazienki wewnątrz. Bardzo często zdarza się tak, że to mieszkanie nie ma dostępności do usług publicznych. Bardzo daleko jest do sklepu, bardzo daleko jest do szkoły, albo bardzo daleko jest do służby zdrowia. Dlatego o tym mówimy. Powiem więcej. Ludzie mają prawo być też niezadowoleni z tego, że państwo na razie nie zdało egzaminu, a szczególnie państwo teraz, przez ostatnie 7 lat, bo PiS okłamał Polki i Polaków. Powiedział najpierw, że wybuduje 1 milion mieszkań. Okłamał. Powiedział, że da dopłaty do kredytów. Okłamał, bo te kredyty tak naprawdę pomagają teraz bankom, a nie kredytobiorcom. I powiedział na koniec, że wybuduje 100 tysięcy mieszkań, a okazało się, że to było fiasko i to się nie udało, bo wybudowali tylko około 13 tysięcy mieszkań. To naprawdę jest bardzo, bardzo mało. Ale my jako Lewica nie będziemy wam obiecywać jakichś gruszek na wierzbie, nie wiadomo czego. Nie będziemy wam mówić, że wybudujemy 1 milion mieszkań, tylko powiemy wam realnie, jak można to zrobić. I o tym opowie Włodek. To piękne osiedle we Włocławku realnie stoi. Ludzie za chwilę w tym osiedlu będą mieszkali. Wiecie, ile będą płacili za wynajęcie mieszkania z metra kwadratowego? 15 zł. To znaczy, że jak ktoś będzie miał mieszkanie 50-metrowe, będzie płacił co miesiąc 750 zł. Czy ludzi będzie na to stać? Będzie. Pierwszy punkt programu, który chcę mocno powiedzieć w imieniu Lewicy. Mamy taką propozycję i wiemy, jak to zrobić. W latach 2025-2029 chcemy zacząć realizować Narodowy Program Mieszkaniowy. W ramach tego Narodowego Programu Mieszkaniowego chcemy wybudować 300 tysięcy mieszkań do taniego najmu, 300 tysięcy mieszkań komunalnych, 300 tysięcy mieszkań, których właścicielami będą samorządy. Taka sytuacja jest w Wiedniu,
Taka sytuacja również swego czasu nastąpiła w Szwecji, gdzie został zrealizowany w przeciągu 10 lat program Milion. Prosta nazwa. Program Milion, proszę Państwa, to milion mieszkań wybudowanych w Szwecji w przeciągu 10 lat. To się udało. Tego można dotknąć. Tak, jak się udało we Włocławku, tak, jak się uda nam w latach 2025-2029. Ile to będzie kosztowało i skąd wziąć na to pieniądze? Pamiętacie Państwo, jak żeśmy zabiegali o dopłatę do 72 tysięcy mieszkań w ramach KPO. Zostało wpisane w ramach KPO 10 miliardów złotych. Ten program, o którym my mówimy, będzie kosztował łącznie około 100 miliardów złotych. Chcemy, aby BGK wyemitowało obligacje mieszkaniowe. Chcemy, żeby te obligacje i pieniądze z tych obligacji zasiliły samorządy. Chcemy, żeby samorządy budowały mieszkania. Chcemy, żeby była taka sytuacja, żeby przy koszcie budowy mniej więcej średnim w skali kraju 330 tysięcy złotych cały ten program 300 tysięcy mieszkań wybudowania, mieszkań komunalnych kosztował około 100 miliardów złotych. Proszę Państwa, przygotujemy do 2023 roku, czyli do dnia wyborów, pakiet ustaw, który to unormuje. Chciałem Wam powiedzieć, że te mury wszystkie, które tu stoją, to nie są obietnice. To są mury z betonu, to są mury ze szkła, to są mury z cegły. To się po prostu da zrobić. Udało się nam we Włocławku, uda się nam w Polsce. Bardzo fajnie to powiedziałeś. Drodzy Państwo... Bo to się składa do kupy. Dokładnie, to się wszystko składa do kupy i tutaj jesteśmy, znaczy stoimy na tych dowodach, tak? Stoimy tutaj na tym osiedlu, które zostało wybudowane i lada dzień te mieszkania zostaną oddane do użytku. Ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która dla Lewicy jest ważna, bo ja moją przygodę z polityką rozpoczęłam w ruchach miejskich i my w ruchach miejskich doskonale wiemy, że nie wystarczy postawić ten budynek, postawić ten dach, ale ważne jest również otoczenie. Nie wiem, czy Państwo to widzicie, ale tutaj otoczenie jest naprawdę wzorowe. Mówiąc o otoczeniu, myślę o placu zabaw, myślę o zieleni, czyli o tym, co my, ludzie, mieszkańcy, potrzebujemy po prostu do życia. Bo takie wygodne mieszkanie na wynajem, to musi być mieszkanie nie tylko z dostępem do zieleni, nie tylko dostępem do ławki, bo czasami też ławek nie ma na takich osiedlach, nie tylko z dostępem do placu zabaw, ale również takie nowoczesne mieszkanie na wynajem musi mieć również dostęp do usług publicznych. Blisko do szkoły, blisko do służby zdrowia, blisko do przedszkola. To jest bardzo ważne i o tym bardzo często się zapomina. Bardzo często zapominają o tym przedsiębiorcy, którzy budują mieszkania i wciskają ten jeden blok, jeden obok drugiego, aby tylko uszknąć jak najwięcej metrów kwadratowych. Tutaj my naprawdę jesteśmy na bardzo... Aby zarobek był jak największy. Aby zarobek był jak największy, a my tu jesteśmy na bardzo dużej przestrzeni. Tutaj ewidentnie widać, że można postawić plac zabaw, można po prostu pooddychać, nie trzeba zaglądać do okien sąsiada. I jedna bardzo ważna rzecz. Lewica zadba również o tym, aby skończyć z tym chaosem przestrzennym. No nie może być, szanowni państwo, tak, że, tak jak mówiłam przed chwilą, że te domy są jeden obok drugiego. Nie może być tak, że nie ma tej ławki, na której mogę usiąść w momencie, kiedy chcę, nie wiem, odpocząć, gdy idę z tymi ciężkimi siatami do domu. Nie może być tak, więc to jest bardzo ważne i będziemy to egzekwować i taki też program walki z chaosem przestrzennym zbudujemy. Ale na koniec bardzo ważna rzecz dla wszystkich niedowiarków, bo Włodek, jak i ja w swojej pierwszej wypowiedzi powiedzieliśmy bardzo ważne hasło. Mieszkanie prawem, nie towarem. Ono jest dla nas ważne i zawsze będziemy je powtarzać z bardzo prostego powodu. W tej książeczce, w tej konstytucji jest zapisane w artykule 75. Przeczytam go dla tych wszystkich niedowiarków. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. W szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Więc wszystkim tym, którzy się śmieją z hasła mieszkanie prawem, a towarem, dedykuję konstytucję, która dla nas, dla Lewicy jest drogowskazem. Jest drogowskazem do tego, aby wygrać, aby przejąć władzę w Polsce i zbudować to, o czym tutaj my mówimy i o czym też powiedzą za moment nasi przyjaciele.